Nazywam się Irena Pruchniak z Domu Świętojańska. Urodziłam się 12 września 1930 roku w Podkamieniu. Ten Podkamień był gminą. Rozwijał się bardzo dobrze, dlatego że handel tam kwitł, bo Żydzi, Wołyń był blisko, nie było granicy, przecież tam były zniesione, bo to była granica austro-węgierska i rosyjska. Więc nie było granicy przed wojną, już te granice zostały zniesione. Więc Żydzi handlowali zbożem, skórami, bydłem i miasteczko się rozbudowywało. To był taki czworokąt. Po jednej i po drugiej stronie były domy, tam duże kamienice takie były, apteka była, już ośrodka zdrowia nie było, ale było kilku lekarzy. Także ta inteligencja zaczynała dbać o to, żeby tam się coś działo w tym miasteczku zawsze. Był TSL, to jest Towarzystwo Stronnictwa Ludowego, był dom taki społeczny, gdzie się odbywały zebrania, gdzie się odbywały bale noworoczne, choinki dla dzieci, no i przedstawienia. Był teatr amatorski, gdzie grali sztuki różne. Polskich autorów, na przykład Rydla, bo nie wiem, pamiętam to, że grali dobrze. Potem to życie towarzyskie takie bardzo kwitło właśnie wokół tego domu. To było ognisko takie całe. To był okres takiego pełnego szczęścia, że to się nigdy nie skończy, bo rodzina wielopokoleniowa, która się znała, która się przyjaźniła i tak samo sąsiedzi. Dzieci bawili się razem z polskimi dziećmi i ukraińskimi, ruskimi. Przychodzili sąsiedzi wieczorami, bo nie było telewizora, nie było, radio było już. Radio było i słuchało się tej wysokiej fali z Gdańska ciągle. Rodzice tam słuchali zresztą radia często. A myśmy tam słuchali bajki, były piosenki jakieś dla dzieci, to słuchaliśmy też. Nie było, jako dzieci myśmy nie odczuwali żadnej różnicy w społeczeństwie. Nie było, tak się nie różniło. Dlatego, jak mówię, były te mieszane małżeństwa, to były rodziny, dzieci były szczęśliwe i zadowolone, bo były podwójne święta. Po 2 tygodniach były święta Boże Narodzenie Polskie, a po 2 tygodniach były grekokatolickie. I moja mama też pochodzi z takiej rodziny, gdzie matka była Polka, dziewczyny były Polki, a chłopcy byli Rusinami. Z tym, że później dziadek nie chciał, żeby była taka dwojaka rodzina i przenieśli matryki do kościoła, bo można było tak. Poza tym księża jako zakonnicy też prowadzili różne szkolenia, były na przykład były zakonnicy, niżej klasztoru był dom dla zakonnic. I zakonnicy starsze dziewczęta uczyły haftować, szyć, robić na drutach, a dzieci małe robiły różne zabawki, gry takie ręczne, rozwijali ręczne takie manualne zdolności dla dzieci, też jakieś wycinanki, jakieś naklejanki, nawet przedstawienia były. Dla dzieci takich. Także było naprawdę to życie spokojne i jak wspominam to był najszczęśliwszy okres w moim życiu, bo to był wśród całej rodziny. Boże. Dopiero jak przyszli Rosjanie, jak zaczęła się wojna, to przeżyłam strasznie przeżyliśmy jako dzieci ucieczkę. Jak wszystko uciekało do granicy rumuńskiej. Miasto zapchane było wozami, końmi, żołnierzami, uciekinierami, ludźmi cywilnymi, wojskowymi. I jechała grupa czołgów, przejeżdżała na szybko przejeżdżała przez główną drogę Podkamienia, kierowali się wszyscy na z Dołbunów i ku granicy rumuńskiej. No i 17 września pamiętam, że wyszłam do szkoły i
Na rynku już są jacyś żołnierze, dziwni. Nasze wojsko było piękne, jakieś zgrane, maszerowało ładnie, w jakichś dziwnych ubraniach, szaro-brązowych takich, z owijaczami na nogach. I co nas uderzyło? Strasznie cuchnęło. Jakimś dziegciem czy czymś, nie wiem co tam było. To był jeden wielki zaduch tego zapachu. I myśmy zaczęli chodzić za tymi żołnierzami. Wojsko opanowało część, całe miasteczko. Już Polaków nie było. A część wojska dniem i nocą wszyscy szli dalej w stronę Brodów, bo mieli ten układ o utworzeniu Generalnej Guberni Niemcy i granicy. I utworzyli Niemcy granicy na starej tej linii Maginota, czyli na granicy między Austrią a Rosjanami. To był dzień wigilijny. Ludzie ustroili choinki dzieci, ludzie przygotowywali święta i jechał cały transport z okolicznych wsi. I był taki krzyk z tych sań. Ludzie płakali, krzyczeli i dzieci płakały i to wszystko, a był mróz siarczysty, był chyba z 20 parę stopni. I to był pierwszy, jeden z transportów, który jechał na Syberii. I jak wywozili, pamiętam, saniami, to ta Żydówka wychodziła z domu. I pamiętam, że takie wrażenie na mnie zrobiło, no do dziecko, byłam wtedy w czwartej klasie chyba. Do czwartej klasy przeszłam, że wychodziła z domu i uklękła i ucałowała próg tego domu swojego. I to tak niby to była mała, nie? Ale straszne wrażenie to dla mnie zrobiło. No i pierwsze to była inteligencja, nauczycieli, lekarzy, nawet Żydów wywozili też. Bogatych i to był taki rodzina rejżerów była, to mieli, było dwóch prawników, lekarz, to wszystkich powozili, aptekarzy. Wwieźli, te wózki były. No i zaczęła się organizować ich administracja. Od razu przyjechali. I ojcu mojemu, bo ojciec robił instrumenty muzyczne, też miał duży zakład taki stolarski, gdzie było nawet miał kilkunastu uczniów, nawet Żydki byli u nas, uczyli się u ojca. To zaproponowali wyjazd do Moskwy do fabryki fortepianów. Ojciec powiedział, że się nie zgadza, nie? No i jak zaproponowali mu ten wyjazd, no to przyszedł do domu i mówi, trzeba się szykować. I każde dziecko miało spakowane. Mama suchary, ludzie zaczęli robić suchary na drogę, gromadzić. Ojciec jakieś takie manierki wojskowe jeszcze z I wojny światowej, pamiętam, to były takie aluminiowe, taki, to każdemu wodę albo sok jakiś był do picia. No i szykowaliśmy się do wywózki. Czy prędzej, czy później to nas wywiozą na Syberii. Ale jeden z tych kierowników, który rządził całymi tymi wszystkimi artilami, był wysokopartyjny i on miał zorganizować to wszystko. Więc jemu zależało na tym, żeby to też działało i żeby jak najdłużej utrzymać tych pracowników tam. No i zaczęło się już tak być trochę niespokojnie. Rosjanie zaczęli coś przebąkiwać się o wojnie. No to wymyślili, że w ogrodzie wykopią taki schron i tam się schowają. No i myśmy poszli tam, rodzice z nami, z trójką nas, bo mieli nas było troje, z trójką dzieci, siostra matki z córką i schowaliśmy się tam w tym takim wykopanym bunkrze. I rzucili rakiety, widzą świeża ziemia. Jak zaczęli do nas walić tam, to nam się zaczęła ziemia sypać na głowy. I mama mówi, krzyczymy, że to cywilni są. A ojciec mówi, cicho bądź, mówi. A nie, a matka nie wytrzymała i mówi, cywil, cywil. No oni przestali strzelać. Jak ja zobaczyłem, stanęło trzech żołnierzy na tym nasypie. Jak ja je zobaczyłem, to mi się wydawało, że to są, stoją olbrzymi, trzy olbrzymie. Okropni, wysocy tacy.
I wiem, że przeżyłam tak strasznie to, że dostałam temperatury i leżałam 3 dni chora. Byłam tak. I strasznie wyszłam po tych trzech drzwiach. Wojsko, Niemcy przyjechali, jacyś hałaśliwi, strasznie mnie denerwowali. Jak tamci śmierdzieli takimś dziegciem, to ci jakimiś wodami takimi, tam jakimiś kolońskimi. I porozwalany płoty, od razu kuchnie polowe, wyciągają świniaki z obór, ludziom biją już i tego, wojsko się już gotują jedzenie. No i myśmy mieli dosyć ładny dom, wyrzucili nas z tego domu. I u sąsiada w takim pół, jak pół tego pokoiku mieszkaliśmy tam przez, a tam był jakiś sztab wojskowy. No i tak, jak Niemcy już byli, to szkoła jeszcze działała, ukraińska policja, już policji nie było, ukraińska policja była. Tam nie można powiedzieć, że Ukraińcy są źli wszyscy. Ja nie mogę tego powiedzieć. Nie to, że nawet miałam w rodzinie, że to z tej mieszanej rodziny mama była. I zaczęły się takie prace między nimi, no, jakby uświadamiające ich. Nacjonalistów, ta grupa nacjonalistów. I pamiętam taki gospodarz, bo oni nazywali hutory to. I on na tym hutorze mieszkał. Jak pierwszy raz podeszłam tam z matką, to myślałam, że to samolot, lotnisko jest. A on miał 100 uli tam. Kilka razy przychodziliśmy tam i tak właśnie przychodzili, a w nocy wracaliśmy. Nigdy nie przychodziliśmy z powrotem w dzień z tym towarem. A matka co robiła? Przyniosła na plecach 20 kilo tytoniu. Jak przyszliśmy tam i ten stary właśnie człowiek, ten, który miał te uli, mówi: Pani Świętojańska, źle się tu dzieje. Coś niedobrego się zaczyna dziać. Mówi, przychodzą, mówi, ludzie w cywilu każą dać sobie jeść, pić, zabierają, co im się podoba, mówi, że oni są wojskiem, mówi, ludzie się zaczynają bać, nie wiemy, co się dzieje. Mówią, że ich Polacy pobili gdzieś tam, bo tam była ta sama obrona na Przebrażu w Wołyniu, była bardzo dobrze zorganizowana, bo tam było kilku żołnierzy, tych wojskowych, dowódców przedwojennych i oni tam dostali trochę, za przeproszeniem, pewne miejsce, nie? Oni. No i mama poszła. I już trafiła. Z całej rodziny domy polskie były pomordowane. Paliły się zwłoki, paliły się zwierzęta. I mama wróciła i mówi jemu, a on mówi tak, mówi, bo to mówią, że to jest odwet taki za tego. I mama pojechała do Lwowa i nadała telegram do siostry. I nadała telegram, przyjeżdża natychmiast do ojca. A ojciec nie chciał słyszeć o wyjeździe, dwa domy, warsztat, ale w ogóle on w ogóle nie ma mowy, żeby on tam wrócił, no cały dorobek życia. Tu nic nie będzie, przecież popatrz, to sąsiedzi nasi. Jak mama wysłała ten telegram do ojca, to ojciec myślał, że siostra umarła. No i babcia mu spakowała tam jakieś kanapki, mama matki była z nami, jakieś kanapki mu spakowała i ojciec wyjechał. Żadnych dokumentów, nic nie wziął. A pojechał do Lwowa, matka już znalazła dla niego pracę i mieszkanie. I on już nie wrócił tam. Bo matka wiedziała, że on będzie mu trudno się z tym rozstać, mówi, bo nie wierzy, bo dużo ludzi nie wierzyło. I to się źle skończy dla nas. I mama, i wtedy jak ojciec już tam został, to mama przyjechała, już troszkę się tak uspokoiło, bo to już Stalingrad, tam już tam te walki były takie, to już tak się trochę uspokoiło. I miało być Boże Narodzenie. To był 43 rok. Boże Narodzenie. I to było już na Wigilii miał przyjechać siostra, miała przyjechać z tego szpitalu, miał przyjechać ojciec. Mieliśmy zjeść Wigilii, spakować się i wyjeżdżać. I wieczorem przychodzi dzień przed Wigilią Ukrainiec. Matki, kolega ze szkoły podstawowej. Rusin. Pan Susła nazwisko miał i mówi, słuchaj, już ci nie ma, bo przyjdą w nocy po was. Przyjechał końmi, parą koni i się zaczęło pakowanie. To tak, co im pod rękę tam podeszło, jakieś dwa worki spakowali i on nie drogą, tylko przez pola, były duże śniegi i wywiózł mamę do Brodów. A z Brodów mama już przyjechała do Lwowa. I mówi do mnie, ty zostań z babcią, może mi się jeszcze uda przyjechać. I ja zostałam.
Jak ja tam zostałam, to już nie mogli mnie później zabrać stamtąd. Ja wtedy już nocowałam po Ukraińcach, po Rosjanach. Tak, tu nocowałam, bo nocowałam, byłam w swoim domu. Babcia jeszcze przychodziła. No i jeszcze mama, no wszystko zostało i całe, no wszystko co mieliśmy, to jeszcze inwentarz i kury były i wszystko, bo to każdy ktoś trzymał. I mama mówi, że przyjadę, może jeszcze coś wezmę. A to już było, luty był, 44 rok, 43 rok, a w 44 marcu już były mordy. I wyjeżdżał Volksdeutscher. No, podpisał tą listę, był taki i ja. No i miał pięciu synów. A jeden syn na kankarcie, bo były dzieci wpisane do kankarty wszystkie. Był Marian, a tam było napisane Marianna. Marianne. I on mnie na ten Mariannę wywiózł. I zajeżdża pociąg wojskowy. I otwierają się drzwi, ale to zamknięte wagony. Otwierają się te, nie drzwi, tylko okna. I lotnicy jadą na urlop, Niemcy. A mówi, pani, no, a ja mówię, nie wzięlibyście nas, my tu, ja tu z dzieckiem, pani jadę, no i tu się nie dostanę. Oni otworzyli okno i przez okno wciągnęli nas. Wciągnął mnie, wciągnął jego i myśmy przyjechali z tymi lotnikami do Lwowa. Przyjechaliśmy do Lwowa, wysiedliśmy na dworcu, no idziemy a to rodzice mieszkali przy rynku, a to kawałek drogi z dworca do tego. I zajeżdża tramwaj. No, nie wsiądę do tramwaju, boję się. Nie pójdę do tramwaju, mówię, jak to jeździ, coś na koło śmieci, ja się boję. No, zanim on wytłumaczył, to z 15 minut trwało, żeby posadził do tego tramwaju. Przyjechałam i rodzice już mieszkali wtedy w Lwowie i zostaliśmy już tam. No i za jakieś, to jak ja wyjechałam w lutym, gdzieś w końcu, to już za 12 dni, to już ten mord tam był. Już tam, pod kamieniem. I pojawili się Ukraińcy taki spod kamienia, w tej naszej kamienicy, gdzie myśmy mieszkali. I na górze mieszkała taka Ukrainka, też była spod kamienia. I to musiała być jakaś skrzynka kontaktowa taka ich, bo ci wszyscy tacy uciekinierzy, ci, którzy namącili najwięcej, to ci uciekli z Niemcami. I się dostali, są w Kanadzie teraz, są w Ameryce też. I taki szmanda, pamiętam, była taka rodzina, też taki macedońscy jeszcze tam. I patrzę, co oni tam. I przychodzi ta Ukrainka z góry. Myśmy mieszkali na parterze. A to była. I mówi, pani Świętojańska, ja pani coś powiem, tylko niech pani nie płacze. Mówi, całą rodzinę, mówi, wyrżnęli waszą tam. I mama zaczęła strasznie przeklinać. Mówi, a ona mówi, niech pani nie przeklina. Bo jak to? To co mam robić? Mówi, co pani sobie myśli? I ona uciekła z nimi. Jak ci Ukraińcy już uciekli, tośmy widzieli, że coś się dzieje. Ci Niemcy zaczęli pakować tą restaurację, wszystko wywozić tam stamtąd. Szybko, szybko wszystko zaczęło uciekać. No i ojciec już dostał pracę w klinice też tam i tam mieszkanie lepsze było. I ojciec już był w klinice, a myśmy byli na Dominikańskiej, mieszkaliśmy przy rynku. I wyszłam rano, cisza taka jest już. I tam zawęgła, u nas ulica była krótka, ulica kończyła się kościołem dominikańskim, taki plac był od rynku. I tak głowa jedna się wychyla, druga się głowa wychyla. I mówię, dziewuszka, Germańców nie! A już Rosjanie byli. Jak przyszli, to od razu kanały pootwierali, karabiny maszynowe do tych kanałów postawiali, już i tutaj, już się roz tego armaty przyciągnęli, strzelają, okna lecą, wszystko leci, z tego wszystko ucieka. I przychodzi oficer niemiecki w asyście tych ruskich, miał zawinięty tam, pamiętam, jak mundur miał, to zawinięty miał rękawy, tak, nie? Poniósł rękę do góry. I oni te zostawili tą broń, tam wszystko i dołączyli do niego i on prowadzą, czyli szli do niewoli już niemieckiej. I tak oswobodzili główną. Ale właściwie już 3 dni przed tym to już walki, to szakowcy walczyli, bo widziałam chłopaków młodych po tym, jak po dachach chodzili. No i jak
ludzie czekali jeszcze, mówię, a tam mówi nie tego, mówi, co my będziemy tam słuchać ich, jeszcze pełno ludzi jest, jeszcze nie wyjeżdżają, jeszcze. No i jak zabiorą już panu, legitymowali często, jak zabiorą panu już dowód, to znaczy, że mogą pana już jutro na Syberię wywieźć. I wtedy to szybko, i w ciągu dosłownie pół godziny myśmy opuścili mieszkanie, wszystko co w mieszkaniu, to co w rękę i na dworzec. I na dworcu koczowaliśmy miesiąc pod gołym niebem, bo oni nie mieli transportu. I jak przyjechał transport, to przyjechali nie wagony, takie nawet bydlęce, tylko lory, takie jak drzewo wożą, tylko takie, wie pan. Rano jechaliśmy, jedne transporty szły na Rawę Ruską, a drugie szły na Muściska, no tutaj z tej strony na Rzeszów. I to były ponoć najgorsze te transporty na Rawę Ruską. No myśmy tak trafili. Jak jechaliśmy w tych lorach, to już był dzień, to ci, którzy paśli krowy, czy robili tam w polu, to rzucali na nas kamieniami. Lachy uciekają, lachy uciekają. Przyjechaliśmy na ten, no wszystkich wyrzucili, 20 osób, podstawili wagony towarowe, takie bydlęcy. Wyrzucili wszystkich z wagonów i osobiste rewizje. No i jak już załadowali nas do tych wagonów bydlęcych, to zareglowali drzwi, postawili żołnierza z karabinem. I wtedy się zaczął horror. Ludzi odpytała panika, zaczęli się modlić, zaczęli płakać, że oni nas na Sybir na pewno wywożą, a nie do Polski. No, był horror to był. No i stoimy tak, ten żołnierz chodzi tam w to, my stoimy. Przyjechaliśmy, no i w nocy wywieźli nas, ja nie wiem, bo zasnęłam, a to były dziurawy takie, taka skrzynia jakaś była i mama nas tam w kącie, gdzie się ułożyła. I się obudziłam i czuję, że tak mokra cała jestem, a deszcz padał. Oni nas wywieźli do granicy i w lesie nas zostawili. A tam tam też jeszcze banderowcy grasowali. I prawdopodobnie przed nami rozbili bardzo duży transport i też ludzie wymordowali tam. I cisza, nie wiemy gdzie jesteśmy, ale żołnierza nie ma, gdzie w lesie stoimy. I jakiś Rusek się przekradł, gdzieś tam pod wagonem, gdzieś tam się przekradł i wyszedł i mówi, ludzie, wylezajcie, wy że w Polsce. Wychodźcie. No ale jak, zamknięte wagony na zewnątrz są. I odreglował jeden z wagon, ten wagon. I patrzy lokomotywa, a na lokomotywie granatowe mundury, granatowe te czapki. Polacy. Jak ci zeszli ci kolejarze, to jak się to rzuciło bractwo, to ja myślałam, że ich uduszą. Jak zaczęli, a mówi, ludzie, uciekajmy stąd jak na szybko, widzicie skrzynie porozbijane? Mówi, tutaj transport cały był rozwalony. No i jedziemy, tak wiem, że jechaliśmy przez Bełsc, ludzie w polu pracowali, bo to był koniec, czerwiec był. Koniec czerwca, bo tu byliśmy 26 czerwca w Kłobudach. A dlatego przyjechaliśmy do Kłobud, że wujek mojej matki, siostry, mąż był w wojsku. Już jak przyszli, to już w polskim wojsku, tym kościuszkowskim, bo i tych wszystkich młodych chłopców też zabrali. I wujek po wojnie tutaj skierowali ich, tych jeszcze były żołnierzy i oni tutaj byli, jeszcze trzech był spod kamienia, jeszcze w mundurach wojskowych byli. I dlatego myśmy przyjechali tutaj, do Gdańska. A mama mówi, to duże miasto, ale Gdańsk był tak strasznie zbity, taki w gruzach, że jak zobaczyliśmy a oni mieszkali już w Kolbudach, to ojciec przyjechał, mówi, wiesz, tam jest ładnie, dzieci zmęczone po tym mieście, po oblężeniu, bez wody, bez tego, tam będzie dobrze. I myśmy się dlatego usadzili tu w Kolbudach. No i rodzice się tu zagospodarzyli. Matka wykorzystała to, że miała to zaświadczenie o tej ziemi. Dostali akt nadania tutaj i ojciec zawołał trójkę naszą, mówi tak. Widzieliście, cośmy mieli. Widzieliście, wiecie, że nic nie mamy. To, co masz w ręku i w głowie, to twoje. I wszystkich do nauki gonił. Siostra skończyła pedagogikę, uczyła w szkole.
Brat skończył też pedagogikę, ożenił się z też nauczycielką bratowa. Ja w związku z tym, że pracowałam, że miałam to roczne przeszkolenie w klinice i pracowałam, pojechałam do akademii, znalazłam klinikę, pani profesor zobaczyła te pisma, znała jego, profesora, bo to się okazuje też jej jakiś kolega był. I przyjęła mnie do kliniki i pracowałam jako laborantka. I zapisałam się do wieczorówki, do szkoły wieczorowej. No tutaj rodzice gospodarzyli trochę, naprzód nie mogli nam nic pomagać, bo nie mogli, ojciec był chory. Później po zabiegu operacyjnym się lepiej czuć. No i poszłam po maturze, zdałam maturę i po maturze poszłam na studia. Tutaj poszłam na wydział stomatologiczny. No i w 52 z mężem znaliśmy się już od gimnazjum. Potem on dostał pracę w stoczni, ja pracowałam, pobraliśmy się, dostaliśmy mieszkanie w Gdańsku, w stoczni. No i przeżyłam ten rok 70 strasznie, więcej niż te lata później, nawet stanu wojennego. No jak teraz pojechałam, pierwszy raz jak myśmy pojechali do Podkamienia po 60 paru latach i przyjechałam na odsłonięcie pomnika IPN, który tam zbudował i te wstawienie tych tablic, to tego miasteczka dosłownie nie poznałam. To jest ruina, kompletna ruina. Kilka domów na krzyż stoi jeszcze. Wszystkie, ale ciekawe, co mnie strasznie uderzyło. Myśmy mieli dosyć duży sad tam, rodzice. I były potężne drzewa, orzechy były takie duże. Poza tym jesiony takie duże. Tam nie ma jednego drzewa dużego, takiego, który stały i nie ma sadów. Rosjanie, jak front się zatrzymał w 1945 roku, front się zatrzymał, 1944, no oni już przyszli, 1944, jak się zatrzymał pod Brodami, to 3 miesiące stał tam. Także wszystko wycięli, wszystkie drzewa, wszystkie stare sady, wszystko powycinane jest. I nie mogłam, trudno mi było rozpoznać nawet, bo dostałam się tam do tego ogrodu, ale tam same krzewy rosną, nic więcej. Kompletnie zniszczony jest, jakiś dziwny, to robi wrażenie strasznie przygnębiające i puste takie.